Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Paracas Central zmierzy się z Talleres de Córdoba. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Wiemy, kto od pierwszych minut zagra w Paracas Central. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Też tak sądzę. To sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też w razie potrzeby mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ostatecznie na murawie. Ten zespół znamy z zamiłowania do gry wysokim pressingiem. Tak, taktyka wymagająca doskonałego zgrania i przygotowania fizycznego, a do tego bardzo ryzykowna, bo jeśli drużynie przeciwnej uda się wyjść spod wysokiego pressingu, to mają potem autostradę na połowę rywala. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Tapia. Zdecydowane wejście w piłkę. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Teraz przydałoby się nieszablonowe podanie. I teraz idzie w kierunku środka. Ryzykownie, ale skutecznie. Wrzut z autu. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Tracą piłkę. Teraz jest niepilnowany. Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. Tapia. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Santos. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Nie śpieszy się. Może czymś zaskoczy. Miał kilka opcji. Idzie w środek. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego. Ale bez kartki.
Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Bomba w górę. Gramy. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Czy będą prowadzić? Gol! Wychodzą na prowadzenie! I teraz w kolejnej powtórce widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych we mgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzału i bez skrupułów to wykorzystał. No to mamy 1-0. Tapia. Nie traci piłki w tym starciu. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Sosa. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Santos. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Przytrzymuje piłkę i czeka na resztę. No, żeby strzelić gola z takiego kąta, to trzeba mieć raz niesamowitą technikę, a dwa trochę szczęścia, Jacku. Myślę, że po prostu podjął złą decyzję. To nie mogło wpaść. Lepiej by było zagrać do partnera. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Próba odbioru i przerwany atak. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. Tapia. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Szansa! Będzie remis! Proszę Państwa, gol!
Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiło, by to wykorzystać. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Pani arbiter ogłasza koniec drugiej połowy. Po 90 minutach gry mamy remis. No to zaczęło się. Czy będą prowadzić? Gol! Wychodzą na prowadzenie! No, żeby strzelić gola z takiego kąta, to trzeba mieć raz niesamowitą technikę, a dwa trochę szczęścia. Proszę Państwa, gol! Remis! Na minutę!